look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Have a stroke of its mane. It turns into a plane. And then it turns back again. When you shut up, woman, get off my horse. Awe, legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną jest zasmarkana Kinaczewa! Jestem! Chociaż ja jestem bardziej zatentegowana, w sensie... chrypiąca. To ja jestem zasmarkana, a Kina jest chrypiąca. Razem tworzymy piękną grypę! Dzisiaj będziemy patatatajać w Jestem koniem i oczywiście robimy dalszą część questów od radnego, świątecznych questów, które oglądacie w marcu albo w maju. Tak, ale u nas są jeszcze święta, więc tak, wszystko w porządku. U nas jeszcze święta, jesteśmy objedzone i szczęśliwe. Tak, prawda. Dobra. To. Radny. Zbiórka koszy. Potrzebujemy koszy, których można by użyć do przenoszenia świątecznych jabłek, bo nie można w wiaderku. Te kosze postawimy w stajniach, żeby mieć pewność, że konie też będą miały miłe święta. To nie da się im do żłoba wrzucić. To już po świętach jest głupie, jest trzeci dzień. Pojedź do Willa, do młyna i zapytaj go o kosze. Bo na pewno konikowi zależy na tym, żeby mieć koszyk. Żeby też żyć z kosza. O, to jak będziemy koło wiatraka, to sobie jeszcze wyścig pociśniemy. O! Jadę wyścig. Jedziemy już do tego? Tak, do Willa. Will Smith został młynarzem. Ta żona się z nim chce rozwodzić, co widzisz. Dziwisz jej się? Nie. A z drugiej strony mam dwójkę tak porąbanych dzieci, że jemu też się nie dziwię. Siema, Will. A ty już jesteś u Willa, bo mi się... Uwielbiam, jak mi się zapniesz przy gdzieś w jakimś miejscu na mapie i czekam, aż pojedziesz, nie? Więc ja tak dobra, to ja przeczytam Willa, a później jedziemy. Ja wyścig. Jestem Willem, zostaw Willa! A no tak, rzeczywiście, dobra, to już go... A, no, już jesteś, już escape'ów tak. Szukać. Tak, kosze są puste, wyczyszczone i gotowe do odebrania. Dzięki. Ale się naprodukował, to dalej. Weź te kosze do radnego, no co ty kurwa nie powiesz? Kurde, nie wszystko? Powiesz. Wszystko? Okej. Okay. Dobra, to, no to wyścig jedziemy. Trzy... spłoń! W ogóle weź, ten weź! Ten moment, kiedy ja chciałam okrejany do mnie trzy, w ogóle weź, odejdź, weź. Nie gram z tobą. No a przed chwilą co? Pojadę wyścig śliwa. No to jedź, jedź, na mnie nie czekaj. No to widzisz, no. No bo ja byłam u radnego. No trudno, żebyś na mnie czekała. Trzeba było zostawić radnego i przyjść ze mną jechać wyścig. Ja mam odruch od razu kliknięcie OK, żeby tak najszybciej minęło. Ja wiem. No masakro. Może odzwyczaiłam się od jeżdżenia w te święta. Jak to? No, widzisz. Dobrze, że mi siedzisz dupą w ekranie, nie? Nie widzę swojego konia. Jakie to jest wkurzające, ze dwa razy mi tak siedziałaś i myślę, ja pierdzielę, no nie przejadę, bo nic nie widzę. No, masakra jest. Ale tak właśnie pomyślałam, że my niezłe świnie mamy w rodzinie, wiesz? Wszyscy nam życzyli zdrowia i zdrowych świąt i wesołych i tak dalej. No. A my chore? Jesteśmy zasmarkane. Pięknie. To widzisz, to u mnie nie życzyli, to u mnie chociaż tyle mniej tego. My im sobie tylko najlepszego życzyli. Dobra, to gdzie miałyśmy jechać z tymi koszami? Do Steve'a, tak? A my już te kosze mamy? Tak, a to dlatego ten koń tak tyle tego... No, no. Na pewno dlatego. Na 100%. Czemu ja mam znowu burdel w ekwipunku? Aha, dobra, robiłaś mi wczoraj. Robiłam ci wczoraj daily i tak. Kupiłam od Mikołaja rzeczory. Widzę. Które są bezużyteczne i będziesz mogła sobie je później sprzedać. Właśnie jakieś trzy dziewczynki przejechały mi na koniach i to strasznie ładnie wyglądało.
Przy czym jedna się wywaliła w jakiś płot i stanęła w miejscu, a dwie pozostałe pojechały dalej. Niedorodnego jednak miałyśmy to przynieść. Niedorodnego? No, jak powiedziałam, że do Steve'a. A pchałaś do Steve'a? Nie. Pchałam do rodnego. Dobra, nieistotne. Te kosze to do Steve'a, pchałaś do Steve'a? Nie, do rodnego. No bo przy wiatraku powiedziałam, że jedziemy do Steve'a. Boże, logika łodki, Jezus, później dobrze, patrzę na mapę, jednak radny. Kosze wyglądają świetnie! Ktoś się nagadał? To nie wiem, jak on. Zanim odeślemy kosze do innych stajni, musimy sprawdzić, czy są idealne. Weź kosz i wstaw go do stajni Steve'a. Pomów ze Steve'em, żeby poznać jego opinię. Zapytaj go, czy wie, skąd możemy wziąć jabłka. Aha, to jeszcze nie mamy tych jabłek, które możemy tam wstawić w te kosze, znaczy włożyć i te kosze wstawić do stajni. Nie. Ale zorganizujmy najpierw kosze. Ale kotek, bardzo lubisz jabłka, nie? Bardzo lubię jabłka. Jezus, aż mnie ciary przeszły. O. A, to nie samemu Steve'owi, tylko mamy w stajni od razu. No i wiaderko jednak, no. A nie koszyk. No ja walę. Widzieliście kiedyś wiadro? Widzieliście kiedyś koszyk? To nie wiem, jak on. Juhu, Rafalala, kosze wyglądają świetnie. Muszę przyznać, że radny daje sobie radę w tym roku. Steve, aleś mnie wystraszy. To co nie radny daje sobie radę w tym roku. A teraz powinniśmy napewnić je jabłkami, prawda? Napewnić. Dobrze. Najlepsze jabłka rosną wzdłuż rzeki na wschód od ciernistych klifów. Znasz ten teren? Nie znam, bo teoretycznie jadę tam pierwszy raz. Który rozciąga się na wschód i południe od ruin kościoła Doyla, Dyla, Dydla, nieważne. Doyla. No. To ja? Gdy jedziesz w kierunku Fortu Pinta. Jest tam most, przez który przejeżdżasz, jadąc na wschód, od Silasu Barneya. Zobaczysz jabłoń na dole. Niedaleko plaży i ciernistych skał powinna być naprzeciw ciebie. Po drugiej stronie plaży zbierz 30 jabłek i wróć do mnie. Wróć do mnie. Mhm. Lecę pędzę. Leć pędź. Lecę pędzę. Chociaż to mój pierwszy raz, nie do końca wiem gdzie. Idzie ci całkiem nieźle. Patrz, jest Silos Barneya. No. Mijam go jadąc drogą. Teraz powinniśmy iść na most, jechać na most. Myślałam, pewnie czy jechać skrótem, ale... Niech chociaż ten jeden raz pojadę drogą. Podobno drogami jeździ się szybciej, ale... O, to... jest most! No masz nawet taki znaczek, jak jedziesz drogą, że jesteś na drodze i jedziesz szybciej. Jakoś tak, nie wiem, nie odczuwam tego. Też tego nie odczuwam, ale podobno tak jest. Może na szkole ma odpalonego retarda i to nic nie daje. Gdzieś powinnyśmy zobaczyć jabłoń. Nie ma. Chyba, pewnie gdyby było, że gdyby było lato, to byśmy je zobaczyły, ale że jest zima, to może być ciężko. I tutaj jabłonki były, nie? Jakoś tak, tak bardziej tam w te takie jaśniejsze zielone. No. Bardziej w te takie jaśniejsze zielone. W sensie, że w drzewa, no. A tam. Wszyscy nam wybaczą, jesteśmy przeziębione i jest rano. Właśnie wstałam. Ja też. Motko, od razu, nagrywamy! Mam parcie na pieniądze, nagrywaj ze mną! Zwłaszcza, że od 2 tygodni nie mam partnera. To przepraszam cię bardzo, w marcu już masz. A no tak, w marcu już mam. Chociaż kto wie, znając moje szczęście, jeżeli znowu mój poprzedni partner zbagował mi konto, to... A zwłaszcza, że ten twój poprzedni partner jest cały czas twoim poprzednim partnerem.
Tak, to może się nagle okazać, że wiesz, nie będę mogła mieć nowego partnera przez rok. Co gorsze, nawet filmy na YouTube nie będą chciały za bardzo wchodzić. Spoko, przynieś serię do mnie, ja będę mieć pieniądze. Podzielę się. Dobrze. Z tobą. Wymyślili 30 tych jabłek, naprawdę. Ja mam komu się chce to zbierać wszystko? O, ostatnio wywaliłam w drzewo. Tak pięknie się przede mną złożyłaś w drzewko. Ale ja wiem, zapatrzyłaś się na mnie. O tak. No co, ha, to tak suwa. No raczej. Gropo, ale to jest seria jestem konią, a nie jestem kotę. Możesz stąd pójść? A to do Steve'a od razu. Zawsze możemy jeździć na kropie, tylko mogłaby tego nie przeżyć. Jest nieśmiertelna. Ładne jabłka! Nie było trudności je znaleźć, prawda? No, nie wiem. Niektórzy ludzie nazywają ten region zatoką jabłek. Z uwagi na rosnące tu ładne jabłka. A nie jabłonie? Wiesz, u niego rosną jabłka, nie jabłonie. Okej. Okay. Ale nikt nie wie, kto pierwszy je tutaj posadził. Niektórzy ludzie myślą, że zrobił to jabłeczny nietoperz mieszkający w ciernistych skałach. Proszę, powiedz, że to wymyśliłaś. Nie, właśnie nie. A potem rosły same z kolejnych owoców. No okej. Okay. Włóż jabłka do koszyka w stajniach. Lepiej trzeba je wklikać pojedynczo, no. Jabłeczny nietoperz. Nie mogę tego tu po prostu wsypać, jak każdy zdrowy psychicznie człowiek? Jaki człowiek? Tak zdrowy psychicznie to, kochanie, nie możesz. Dzięki za pomoc! Teraz zobaczymy, czy najważniejsza postać, dla której czynimy ten trud, jest zadowolona. Nakarm jabłkami z kosza 3 konie ze stajni i daj mi znać, czy im posmakowały. Dobra. Taba, nosy, żarło idzie. Aha, dopiero tu wkładałyśmy, nie? Tak, i teraz trzeba jeszcze wyciągać. A, mogłam wziąć 3 na raz. Mogłaś. Myślałam, że mi się wyciągną 3, ale nie. Ale koń na mnie sra serduszkami. Jej! Jak pięknie. Uważaj, to się może źle skończyć. Pamiętaj, już nigdy więcej nie pochylaj się w tej stajni. Płotka! Obleśna. Jestem, to ja. Nakarm konie jabłkami. Też zrobiłam. Weź jabłka, które zebrałaś i daj je radnemu. On już się nawpieprzał pierników. Ale jest, przynajmniej będzie... Płotka wszystkim sępi jedzenie, nie? Nie chcę mówić, kogo mi tu przypominasz, nie? Właśnie miałam powiedzieć. No, my znamy jedną osobę, która sępi innym jedzenie. Oj tak. Nie to! A, nie. Czy też żadnego? Dziękuję! Teraz mamy i kosze, i jabłka dla naszych czterokopytnych przyjaciół. To sporo jabłek, zeżre kilka jak zwykle. Masz, weź kilka, weź też dla twojego konia i tak, że mu posmakują coś tam. Co ty kurwa przeczytała? Cicho. Ej, i już koniec tych questionów. No. Ale lipa, dostałam przynajmniej 5 jabłek. No. Dobra, to musimy zrobić inny żółty quest. Dalej ciśniemy radnego? Możemy. Przestanie nam się świecić? No dobra. Hej, Rafalala! Wybacz, nie zauważyłem cię! Ha, spostrzegłem tylko jedną rzecz. Zauważyłaś, że zegar tutaj w miasteczku nie chodzi? Zauważyłaś? A myślałam, że nie działa, no ale dobra. Pomyśleć, że nie zwróciłem na to uwagi aż do teraz? Prawdopodobnie może być uszkodzony dłużej, ale jestem zbyt stary i niedoogarnięty, żeby zauważać rzeczy, które dzieją się wokół mnie. Że było śmiesznie, z jego miejsca nie widać zegara, nie? Jak on tu zauważył? Przecież stoi tu całymi dniami i nocami. Nie wiem. Będziemy musieli to naprawić! Ale
A, nie możemy mieć przecież zepsutego zegara, zgadzasz się ze mną? Rafalala, czy możesz pojechać do miejscowego zegarmistrza? Big Bony! I zapytać, czy będzie miała czas przyjrzeć się temu staremu zegarowi, chyba powinno być. Big Bony? Nie poznałaś jej? Prawdę mówiąc, nie widziałem jej jakiś czas. W każdym bądź razie... Ty. To. A stwierdzenie w każdym bądź razie nie jest niepoprawne? Jest i jest moje. Ja go specjalnie używam, bo jest niepoprawne. A ty wiesz, że tak radny mówi? Kurwa, radny mnie ogląda na YouTubie. Tam, tam, tam. Mieszka ona tam, w żółtym domu, nad schodami. Pozdrów ją ode mnie. Na pewno się ucieszy. O tak. Zapukałaś do drzwi, ale nie otwiera. A ty jeszcze zapukałaś, sorry, spoiler. Tak. Spoiler alert. Wydaje się, że nikogo nie ma w domu, ale na drzwiach przyczepiona jest wiadomość. Przyjrzyj się, co jest napisane. No to czytaj. Wyjechałam na urlop, wracam za tydzień lub dwa, albo trzy. Big body. Te plamy zdecydowanie nie wyglądają, jakby miały tydzień. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do radnego. Czekasz wiadomość radnemu. Big Bony to raczej taka złodupna powinna być, tak mi się wydaje. Może miała kaca, daje się rozkręcić. No dobrze. Czy Big Bony jest na wakacjach? Nie wiem, nie zabrała mnie ze sobą, a jestem jej kochankiem. Więc Big Bony jest na wakacjach. Nie wiem gdzie. Nie, nawet nie wiedziałem, że opuściła miasto. Świetny z ciebie, radny. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem Big Bony. Ale czekaj, zapytaj Feliksa, który jest dobrym przyjacielem Big Bony. Aha, z kochankiem uciekła. Ze wszystkich ludzi on powinien wiedzieć. Właśnie nie uciekła z Felix? Kochankiem. Nie wiem, gdzieś tu pokazuje, że w mieście, więc a, tutaj. A, ten. Gdzie zapraszacie do znajomych? Czemu Felix tak mówi do ciebie? Nie, ja byłam Felixem przecież. Tak. Witaj, czy widziałem zegarmistrza? Masz na myśli Big Bony. Nie wiesz? Minęło właściwie trochę czasu. Ale nie wiem co. Big Bony? Tak się składa, że nie widziałem jej od kilku lat. Ostatni raz miałem wieści od niej, jak wysłała mi pocztówkę. Ale jak mówiłem, to było wieki temu. Czy mam ją ze sobą? Gdzie ją wsadziłem? Zostawiłem ją w wychodku, ale poczekaj, może jeszcze uda mi się ją wyjąć, tamtąd gdzie został ślad. No! Zdaje mi się, że zostawiłem jej gdzie ją przy wieży z zegarem. Pamiętam, że byłem tam w zeszłym roku, ponieważ musiałem coś zobaczyć, że ktoś się chyba kręcił, przyklikałem i źle przeczytałem, więc nie wiem, o co chodzi. No to ogólnie coś się kręcił. Pomyślałem. Zabrałem więc pocztówkę i pobiegłem do wieży, ale oczywiście była pusta. Był to prawdopodobnie szczur czy coś szeleszczącego wokoło. Nie wiem, jak udało mi się to pomylić z człowiekiem, widocznie jestem upośledzony. Zgaduję, że zapomniałem kartki stamtąd. Proszę, oto klucz do wieży z zegarem. Możesz tam iść i rozejrzeć się sama i zobaczyć, czy coś znajdziesz. Uważaj jednak na siebie, nie było tam nikogo od dłuższego czasu. Więc nie wiesz, czy nie ma tam czegoś zepsutego lub niebezpiecznego, co mogłoby się zmienić w śmiertelną pułapkę czy coś. Mam gila z nosa takiego kapiącego, ale nie mogę przestać czytać. Dzięki za powodzenia. Sam seks, Boże! Powodzenia! Wróć, kiedy znajdziesz pocztówkę i postaraj się uniknąć wypadku. Albo upadku w straszliwą śmierć. Znowu tekstury zbudziły i przez moment stałam, wiesz, w powietrzu. O. No to idziemy do środka. To wbijaj. Lecę, lecę, lecę. Ja mam się tu zmieścić? Jak on się tam zmieścił? Posmarował się masełkiem. Od radnego. Przepraszam. Musiałam się wysmarkać. Dzięki za info. A, wytnę. O kurde! Co?
Ja też lewituję. O, już skończyłam lewitować. Jest pocztówka. A no jest. Nawet spoko ta wieża zegarowa w środku. No chyba, że się zobaczysz i widzisz nad miastem. Oj tam, oj tam. Neverending Story. Jak latali, to my tak wisimy. Tak, o, rzeczywiście tak było. Było tak. To jest ta pocztówka, dziękuję bardzo. Teraz zobaczymy, czy rozszyfrujemy te kulfony. To zegarmistrz ma naprawdę okropny charakter pisma. Cieszę się, że w ogóle umie pisać w przeciwieństwie do ciebie. No też nie umie czytać, to skąd on wie. Zobaczymy, czy odczytamy sens tej pocztówki. Witaj, Felix, mój drogi kolego! Stary kolego. O, już cię mu wypomniała, wiesz, wiek. Och, tak cudownie to jest... A, tak cudownie jest być na wakacjach. Myślę, że zostanę tutaj z Barneyem. Tam, tam, tam. O-o! Obiecał mi, że mogę nocować w jego silosie, jeśli tylko nie będzie mnie rano, żeby mógł wyczyścić nasiona i zboże. To ona tam śpi, on to potem czyści i sprzedaje ludziom jako... No. Śmierdzi tutaj porządnie, a muchy potrafią być naprawdę denerwujące, ale cały rok... Ale cały urok na wsi. Lubię to, naprawdę lubię. Lubię, najprawdziwsza prawda, mówię ci. Czasami, czasami chciałabym wrócić do domu, ale to niemożliwe. Po tym wszystkim, co się stało, wiesz? Cała się trzęsę, jestem nerwowa. Kiedy tylko pomyślę o katastrofie, jaką spowodowałam. Okej. Może wpadniesz i przywitasz się czasem. Kiedy cały dym trochę opadnie. Wszystko, co musisz zrobić, to zapukać w rury wewnątrz silosu, a ja wyskoczę przywitać się z tobą. I on tak jej od lat nie odwiedził. Ona tam biedna usycha. Bo on nie umie czytać. Co, silos? Słuchaj, nie mów nikomu, gdzie jestem. Cała ta sprawa strasznie wstydliwa. A, nie mogę czytać, twoja przyjaciółka. Zegarmistrz Big Bony. Cóż, Rafolala. Jest zła jak osa ta Big Bony, ale jest moją przyjaciółką. Nigdy nie dowiedziałem się, co miała na myśląc o wstydliwym incydencie, ale myślę, że dlatego postanowiła trochę odpocząć. Ale ej, Stempel ma już 5 lat, więc jest naprawdę stary. To szaleństwo. Jak ten czas szybko płynie. Może odwiedź Barneya i zapytaj go, czy widział Big Bony ostatnio. To ja pierdzielę. 5 lat. Laska siedziała 5 lat w silosie, to prawie, wiesz, jakby tam umarła i w ogóle. Nic dziwnego, że muchy latają. Nie, Barney zamknął Big Bony w silosie, seryjny morderca. Ile jeszcze dziewcząt zamknął w swoim silosie? Rozwiążmy tę zagadkę. Tak. Mała grupa detektywów biegnie. A ty się dzisiaj znowu naczytasz. Zachciał się ci się czytać wszystkich wieśmaków, to masz. Ach, boli. To nie wiem, jak o mnie. Witaj, jak mogę ci pomóc? Zegarmistrz? Tak, pożyczałem jej mój silos do mieszkania. Boże, tylko ja widzę, że w świecie ludzie są nienormalni. Nie. Ale nie widziałem jej od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie od ostatniego roku. To fajnie, że tam umarła i nawet jej nie poszukałeś. Z błach, tylko dalej tu ludziom sprzedajesz. Spoko, myszy ją zeżarły. I później narobiły w to i ludzie to jedzą. Smacznego. Smacznego piernika, jeśli właśnie jecie jeszcze jakieś placki postświąteczne, nie? Mamy nadzieję, że były z mąki od Barneya. Oj, zdecydowanie. Gdzie jest zegarmistrz Big Bony? To dobre pytanie. Nigdy nie była zbyt otwarta. Nigdy mi nie dała, pomimo, że sypiała u mnie. Zawsze, kiedy mnie widziała, robiła się czerwona na twarzy i wspinała się po rurach tak szybko, jak mogła. Po prostu wiedziała... Wiedziała, jak to się może skończyć i uciekała, ty stary z boku.
Zazwyczaj zostawiałem kilka rzeczy i ziemniaków z mojego pola, żeby nie umarła z głodu. Ale one wciąż znikają. Prawdopodobnie ciągle tutaj jest gdzieś w pobliżu. Chcesz ją spotkać? To gdzie ona robi kupę, ja się pytam? W silos. No albo w tą urynę. No myślę więc, że musisz wejść do silosu i zobaczyć, czy ją tam znajdziesz. To chyba jedyne miejsce, gdzie może być. Będziesz musiała się tylko przycisnąć przez rury, do których do tej pory... Robiła kupę. I czołgać się, dopóki nie wejdziesz do silosu. Nie mam pojęcia, jak teraz wygląda. Od kiedy zacząłem uprawiać ziemniaki i rzepę, silos stoi pusty. A przecież nam dawał zboże jakieś. No i ma w nim zboże, więc coś tu ściemnia. Tak czy inaczej, pozdrowienia, powodzenia. Muszę wracać do pracy. Ale powiedz cześć, Big Bony, jeśli ją zobaczysz. Ty, ja wiem, o co chodzi, bo on w skarbówce nie zgłasza tego, że ma to, wiesz, w silosie. A, widzisz. I zawsze muszę powiedzieć, u mnie w silosie nie ma żarcia, mieszka tam stara baba. Jest, Big Bony! Jest. To czekaj, muszę do niej dobiec. Pomocy! Się wysiliła? Pogadane. No coś Majta jakimś małym kutasikiem na okularach, nie? Mhm. Czekaj! Co? No czekaj! A! Słyszałam, poczekaj. A. Pomocy! Pomocy! Przepraszam. Kopnęłaś zegarnisz w plecy. Chociaż pół obrotu jak Chuck Norris. Och, dzięki. To naprawdę pomogło przy tym kaszlu. Nie wydajesz się być duchem. Nie jesteś duchem, prawda? Nie? Och, co za szczęście. Duchy są najbardziej przerażającą rzeczą, o jakiej mogłam pomyśleć. Moment. Dlaczego tutaj jesteś? Szukałaś mnie? Dlaczego? Po co? Naprawić zegar w Srebrnej Polanie? Przestań majtać przy tym kutasiku, bo mi się źle czyta. Och, ta moje rozczochrane włosy! Rozczochrane, ja tam widzę dredy niemyte od kilku lat. Może tą pszenicą płukała. Ta historia wreszcie mnie dopadła? Myślałam o tym od kilku lat. Ach, biedna ja. Czyli ten zegar od 5 lat nie chodzi. Dlaczego to mnie ciągle przytrafiają się takie rzeczy? Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego? Znowu kopnęła do TVN-u, nie? Bony w plecy. Come on! Mogę przestać ją okładać? Och, dziękuję ci. Wydajesz się strasznie miła, pomimo tego, że kopiesz mnie po plecach. Jak masz w ogóle na imię? Wadzinie? Uroczo! Cóż, Virginia, pozwól, że opowiem ci, co się stało, a zrozumiesz, dlaczego moja sytuacja jest gorsza, wstydliwa, śmierdząca i szokująca, czuję, że śmierdząca, niż jakiekolwiek inne osoby na świecie. I biało. No. A, posłuchaj historii zegarnicza, to będzie długie. Pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, pewien dzień rozpoczął się dokładnie w ten sam sposób, jak każdy inny. Pomogłam krawcowi ze Srebrnej Polawy z naprawą jego maszyny do szycia, a moim następnym zadaniem było nastawienie zegara w ratuszu. Dokładnie w ten sposób, jak robiłam każdego tygodnia od bardzo wielu lat. Nastawienie zegara jest jedną z najważniejszych rzeczy, w końcu jestem zegarmistrzem. Prawdopodobnie najważniejszą pracą w całym miasteczku, tak? Tylko, że przez 5 lat nikt nie zauważył, że stoi. Bez funkcjonującego zegara... Mówisz o radny czas. Sumie radny też stoi. Wiesz co, może radnemu stoi, tylko my go dalej nie zauważamy. To po to jej ten kutasik na okularach! Jak się z radnym spotyka? To ustawia radnemu wskazówkę.
Nie! Bez! To byłaby totalna zagłada! Tak jak i bez tych okularów nie zobaczyłabym kotsika radnego. Cóż, jestem pewna, że sama rozumiesz, jaka byłaby to katastrofa. W każdym razie dzięki absurd, kiedy przechodziłam przez miasteczko na drodze, to na duża wszyscy uśmiechali się do mnie i patrzyli z dumą w oczach jak zwykle, więc czułam się bardzo dobrze, bo byłam fejmem, tak jak młotka i kina na YouTube. Widziałam to. Nie, takim fejmem jakby to nigdy nie było. Prawda to. Poszłam do wieży, wyjęłam mój specjalny zakręcony klucz do zegara i zaczęłam im dokręcać sprężyny. I wtedy to się stało. Katastrofalna katastrofa, katastrofa! Przepraszam, przedłużam mnie to. Użyłam klucza w złym kierunku, Wadzinio. Byłam tak skupiona na sobie, po tym jak widziałam, że wszyscy się... że te wszystkie wielkie uśmiechy i tą dumę w oczach mieszkańców i to, że panowie fapili do mnie, klucz w złym kierunku. Zęby zegara utknęły, sprężyny wyskoczyły, olej się rozlał, kutasik radnego podbił mi oko, a zegar zatrzymał się. Pierwszy raz, od kiedy go uruchomiłam. Byłam w totalnej panice. W totalnej panice pobiegłam prosto do domu. Wrzuciłam razem moje najpotrzebniejsze rzeczy i uciekłam z miasteczka. Do silosu 5 metrów dalej. Tak szybko jak tylko mogłam. Ze łzami w oczach, zasmuconą duszą i złamanym sercem. A czy ona nie jest zegarmistrzem, więc nie powinna po prostu tego naprawić? Teraz rozumiesz, Wadzinio. Jako kar za moje grzechy zesrałam się na wygnanie. Przypomina mi się ten żart do gościa, który se pleni. Nie ma na całym świecie możliwości i odkupienia tego okrucieństwa. Nie mogę marzyć o odzyskaniu zaufania moich ukochanych mieszkańców. Jestem tutaj stracona na śmierć. W silosie, otoczona samotnością i tym zjebem Barneyem z... przed silosu. Znienawidzona, zagubiona, zapomniana. Nie chcę nic mówić, ale po prostu wystarczyło naprawić ten zegar. Już nie wspomnę o tym, że przez 5 lat nie działał i nikt nie zauważył. Ładnie. Prawda. Czekaj, co? Chcesz, żebym pojechała z tobą z powrotem do miasteczka i naprawiła zegar? Ocipiałaś, Wadzinio? Nie da rady. Nie, nie zrozumiałaś. Nic nie zrozumiałeś z mojej przeokropnej opowieści? Umrę ze wstydu, jeśli pokażę się tam ponownie. Umrę śmiercią męczeńską, kiedy mieszkańcy będą pluć na mnie, rzucać we mnie zgniłymi owocami, przeklinać. Tak, oglądałam Grę o Tron i Przejście Cersei. Czekaj, co? Jeśli naprawię zegar, może mogą mi wybaczyć? Tak myślisz, Wadzinia? Tak myślisz? W takim układzie to może być moja szansa. Jeśli naprawdę zegar stoi, oni przyjmą mnie z powrotem do swojej społeczności, naprawię zegar. Niczym zagubioną owieczkę, znowu będą mnie kochać. Wiem to. Ale czekaj, nie mogę się tam pokazać, jeśli zegar ciągle nie tyka. Wadzinia! Musisz znaleźć sposób, aby dostarczyć mnie do mojego domu, żeby nikt mnie nie zauważył. Zobaczysz, co możesz wymyślić? Super chruper! Łaaa! Lata 90. Tak bardzo. Pośpiesz się teraz, wróć to szybko. Jak to możliwe? Mój powrót do Srebrnej Polady nie może czekać. No 5 lat siedzisz w tym zrąbanym silosie. I nie wykontemplowała tego, żeby po prostu przekraść się nocą do własnej chaty, naprawić ten zepsuty zegar i im wrócić, nie? Musimy wyleźć, nie? Tak. Gdzie tu jest to wyjście? O tam. Ale... O, dobra, tutaj się coś świeci. No tak, byłem przystrzał w worze. I do rzeki jak kotki. Dzięki. Chociaż czasami to... Te moje... Masz worek? Mam. Dobra, to czytaj. Już idę, bo musiałam A, się... dobra. Bo mi gardło... Zauważ, że mam chore gardło, nie? Ja wiem, ja jak
Jak czytam to smarkam, to jak czytasz to chrypisz. No, worek? Chcesz, żebym wciągała się do worka tutaj? Nie, to nie było całkiem to, czego się spodziewałam. W dupie to mam. Chodź do wora, nie. Ja? Jadę w worku? To nie jest szczególnie bohaterski sposób na powrót. Nie znajdziesz czegoś lepszego? No nie chciałaś wracać, wsadzać dupę do wora. Nie? No cóż. Na honor mistrza miasteczka Srebrnej Porany narażę się na wszystkie niebezpieczeństwa i ból czyhające po drodze. Spotkajmy się przed Silosem Vaginio, a ja radośnie zapakuję się do tego wora. Najpierw jednak muszę zapakować moje najcelniejsze bibeloty. Zaraz się pojawię. Dobra. Niech jej będzie. Niech w sumie stracę. Jakbym miała samochód, to bym ją zapakowała do bagażnika. Tego na dachu samochodu. W worku oczywiście. No dobra, wsiadaj. Więc tak, jak zauważyłaś, jestem przed tobą. Używałam rur jako swojego rodzaju przygodową zjeżdżalnię. Bardzo efektywne. Ale nie polecam mało doświadczonym ślizgaczom jak ty, Vaginia. Ja nie chcę wiedzieć, na czym ty... Halo? O, Aśkina umarła. Jak sobie to wyobraziła. Nie! Kina nie żyje. To robimy małe cięcie, aż się Kina pojawi. Nie ma czasu do stracenia. Musimy wrócić do miasteczka. Pakuje się prosto do wora, to się pakuj, nie pierdol. Galopuj jak wiatr prosto do mojego domku w Srebrnej Polanie. Pośpiesz się, wciśnij szczemiona gazu. Nie ma czasu do stracenia. Big Body wskakuje do wora. Jak to wygląda? No. Jak ona się tam zmieściła? W ogóle tak lewitująca kostka na dupie, to nie? Ćwiczyła jogę do tego. Nie, ale ta animacja, jak się spojrzysz z boku. No. Jest przekozacka. Nie, bo w tej grze przede wszystkim jest dopracowana grafika. Dlatego postacie napierdzielają metalowy koncert głową, jak jadą. W konia, prosto w szyję. Tak ma być, tak planowali. Dają w szyję. Czekaj, przyjadę koło radnego, żeby było jej bardziej wstyd. Uff, jesteśmy już? Vaginio, czyli ktoś jest na zewnątrz, nie? Jesteś pewna? No jestem, mam oczy. Tak, oto klucz do mojego domu. Otwórz drzwi, a się wślizgnę, zanim ktokolwiek będzie miał szansę, żeby mnie zobaczyć. Ok, trzymaj. Nikogo nie ma? Gotowe? Dobrze. Uwaga. Uwaga. To czekaj, to nie otwieramy, żeby się pomęczyła trochę. Zsiąść z konia. Z drugiej strony, kto na koniu normalne drzwi otwiera? W sumie tak postawiłam ten worek i tego konia, że mam nadzieję, że wychodząc zahaczy o ding-donga mojego konia czołem, nie? No weź! Co ona ma na twarzy? To jest jakieś foto radnego? O bogowie. Witam, dzień dobry, mam na imię Herman. Jestem właścicielem stajni. I dalej maj tam przy małym kotasiku przy oku. Kocham konie, uwielbiam konie, witam. Ha! Tak, to ja, Vaginia! Zegarmistrz Big Bunny! Bardzo przepraszam, jeśli trochę cię zmyliłam. Naprawdę myślałem, że to Herman. Nie. Nie. Ukażesz się w moich drzwiach? Nie wstydź się, to był naprawdę dobry żart. No, no, 2/10. Najlepszą rzeczą jest... Ej, czy... Przepraszam, że ci przerwę. Czy ty, jak patrzysz na jej zdjęcie, też widzisz, że ma jaja w brodzie? No. To jest rodzina Petera Griffina z Family Guy. O, to już wiemy, skąd to niedorobienie. Jego zaginiona siostra bliźniaczka. Najlepszą rzeczą jest to, że jeśli ty mnie nie poznałaś, nikt inny również mnie nie rozpozna. Uff, i koniec, i będziemy się żegnać. Moje kartło. W końcu możemy sobie poddychać. Tak. Tak więc...
Skończyliśmy questy u radnego, uratowałyśmy niedorobioną zegarmistrz, przeczytałyśmy, właściwie Kina przeczytała jej niesamowitą historię. Tam w środku miałyśmy małe cięcie, bo się coś psuło, ale mam nadzieję, że nam wybaczycie. Ze mną była Kinaczewa. Byłam! Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama, i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym Jestem Koniem. Trzymajcie się i cześć! Cześć!